najważniejszych osiągnięć medycyny i zdrowia publicznego jest wydłużenie życia. W Polsce w 2020 roku długość życia mężczyzn wynosiła 73 lata, natomiast długość życia kobiet 81 lat. Wydłużenie życia w połączeniu ze spadającą liczbą urodzeń przyczynia się do wzrostu udziału osób starszych w populacji. Kluczowym jest zatem zatrzymanie tej grupy wiekowej na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zachowania, a nawet wzmocnienia ich zdolności do pracy. Należy w tym miejscu podkreślić, iż utrata zdolności do pracy z wiekiem jest w znacznie większym stopniu związana z pojawiającymi się problemami czy dolegliwościami zdrowotnymi niż z fizjologicznym starzeniem się organizmu. Dlatego też powinniśmy do tego aspektu podchodzić długofalowo, a nie podejmować jedynie działania pod koniec aktywności zawodowej. Kluczowe znaczenie odgrywają działania nakierowane na umacnianie stanu zdrowia, kreowanie i wzmacnianie zachowań sprzyjających zdrowiu, a także tworzenie przyjaznego zdrowiu środowiska pracy. Miejsce pracy stwarza bowiem unikalny potencjał dla realizacji działań edukacyjno-promocyjnych, które, aby były skuteczne, muszą być dostosowane do potrzeb pracowników. Kluczowym jest stałe podnoszenie świadomości problemu starzenia się zasobów pracy wśród pracodawców, motywowanie ich do przeciwdziałania konsekwencjom tego procesu, a także dostarczenie wiedzy praktycznej dotyczącej przygotowania, wdrożenia oraz oceny interwencji na rzecz promocji zdrowia personelu. W odpowiedzi na te wyzwania Instytut Medycyny Pracy imienia profesora Jerzego Nofera w Łodzi w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego przez ministra zdrowia prowadzi stały marketing wspierania zdrowia zróżnicowanych pokoleń pracowników w kontekście wzmacniania i wydłużenia ich zdolności do wykonywania pracy. Utworzyliśmy centrum konsultacyjne wspierające zdrowie starzejącego się personelu firm, w ramach którego multidyscyplinarny zespół ekspertów prowadzi bezpłatne konsultacje dostosowane do indywidualnych potrzeb. Prowadzone będą również kampanie informacyjno-edukacyjne wspierające zdrowie pracowników z wykorzystaniem narzędzi i materiałów edukacyjnych, a także w formie webinariów. Działania te adresowane są zarówno dla pracodawców, jak i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem zdrowiem pracowników, a także profesjonalistów Służby Medycyny Pracy. Zaplanowaliśmy również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla pracowników w zakresie kluczowych współczesnych zagrożeń zdrowotnych, dzięki którym łatwiej im będzie podejmować nowe zachowania prozdrowotne, zmieniać niekorzystne dla zdrowia nawyki, a także bardziej aktywnie włączać się w działania organizowane przez pracodawców. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.